Witajcie, dzisiaj mam propozycję bombki pod tytułem Pasmo Porażek. Niestety kluczowe elementy w jej tworzeniu mi nie wyszły, ale efekt końcowy jest taki jak widzicie, więc jak wam odpowiada, zostańcie i oglądajcie ten film. Praca nad strepionową bombką trzeba zacząć od tego, żeby zetrzeć szef. Papierem, ściernym, pilnikiem do paznokci, byle efekt był taki, że szwu nie ma. Następnie gruntujemy, czyli malujemy farbą akrylową całość. Z serwetki jak zwykle wyrywam metodą na wodę, czyli najpierw zgrubnie wycinam nożyczkami, oddzielam górną warstwę, a następnie pędzelkiem namoczonym w zwykłej wodzie moczę te części serwetki, które nie są mi potrzebne i odrywam. Dokładność jest całkowicie wystarczająca. Przyklejam zawsze szerokim pędzlem w miarę możliwości ruchami od środka na zewnątrz. Miałam taką nieprzemyślaną wizję, żeby z boku porobić reliefy na granacie, więc na razie robię granatowy pasek. Po wyschnięciu granatu prawie suchym pędzlem z granatową farbą domalowuję cieniowania na jasnym kolorze. Pierwsza porażka. Ciaprałam, aż przeciaprałam. Teraz kolejne spękania dwuskładnikowe. Najpierw step 1. Podczas malowania mam mleczną barwę, natomiast po wyschnięciu, po kilku godzinach, robi się przeźroczysty, ale pozostaje lepiący. Nie brudzi ręki, natomiast lepi się w ten sposób. Step 2 jest przeźroczysty i błyszczący, także schnie kilka godzin. Po dokładnym wyschnięciu trzeba nałożyć w spękania pigment. Chciałam zdecydowane kolory, więc tym razem nie używam mojej purpuriny. Korzystam ze zwykłych cieni do powiek. No i tutaj porażka, ponieważ substytuty nie są najlepsze. Zwróćcie uwagę, że na kolorze białym dałam ciemny pigment, natomiast na kolorze granatowym wtarłam biały cień do powiek. Jeszcze teraz nic nie zapowiadało kolejnej porażki. Niestety okazało się, że po przemalowaniu całości lakierem jachtowym biały cień do powiek po prostu znikł. Nie czas na łzy. Wprost nie mogłam doczekać się, żeby zastosować moją nową pastę reliefową. I tu kolejna wpadka. Ktoś czegoś nie umie, to lepiej jak się za to nie bierze. Pasta wyciskała się nierówno, wyglądało to jakby narobił mały ptaszek. Marzenia zupełnie nie przystawały do rzeczywistości. Jasne, że mogło być gorzej, ale nie o to mi chodziło. Żeby nie przelewać czary goryczy, dodałam jeszcze kilka perełek perlatorem. Ale jest jeden plus przygody z moją bombeczką. Jak się stanie odpowiednio daleko, czyli na drugim końcu pokoju, to wygląda ona całkiem nieźle. A ja wam życzę wesołych świąt i żeby wszystkie wasze bombki były najpiękniejsze na świecie.